Taka sytuacja. Wybierasz się do Marrakeszu w Maroku, słyszałeś, że są tam piękne ogrody i zastanawiasz się, który z nich wybrać i odwiedzić. A nie wybierasz się do Marrakeszu. W ogóle do Maroka nie masz zamiaru lecieć. A to tym bardziej ten film jest dla Ciebie, bo nie ruszając się z domu, w ciągu najbliższych 15 minut będziesz mógł poznać 5 fantastycznych ogrodów w Marrakeszu. Cześć, tu Sebastian. Na moim kanale znajdziesz dużo praktycznych, użytecznych informacji, które pomogą Ci jeszcze lepiej zaplanować podróż do atrakcyjnych miejsc. Dzisiaj konkretna prezentacja 5 zielonych, pełnych życia ogrodów znajdujących się w centrum gorącego afrykańskiego Marrakeszu. Zabiorę Cię do każdego z tych miejsc. Zacznę od najbardziej znanych ogrodów Majorelle, a skończę na moim ulubionym ogrodzie Anima. Zaczynamy! Ogród Majorelle został założony blisko 100 lat temu przez francuskiego malarza Jacques'a Majorella. W 1980 roku Yves Saint Laurent i jego towarzysz życia Pierre Berger stali się nowymi właścicielami miejsca. Rozwinęli je i wzbogacili o nowe gatunki roślin. Obecnie ogród Majorelle jest chyba najbardziej znanym ogrodem w Marrakeszu. Jego powierzchnia wynosi niespełna 1 hektar. Jest to więc relatywnie mały ogród, jednakże bardzo bogaty i esencjonalny. Możemy tu podziwiać kaktusy, bambusy, lilie wodne i palmy. W sumie około 300 gatunków roślin pochodzących z różnych stron świata. Efektowną harmonię z zielenią tworzy wszechobecny, głęboki niebieski kolor, wypromowany przez twórcę ogrodu i znany pod nazwą Niebieski Majorelle. Na terenie ogrodu w dawnej pracowni artysty mieści się Muzeum Sztuki Berberów. W tym niewielkim muzeum zaprezentowanych jest około 600 eksponatów związanych z kulturą i tradycją Berberów. Absolutnie warte zobaczenia doskonałe muzeum. Niestety, w tym miejscu zabronione jest robienie zdjęć i filmowanie. Na terenie ogrodu znajduje się kawiarnia, księgarnia oraz butik z gustowną odzieżą i biżuterią. Bilety do ogrodu Majorelle i do Muzeum Berberskiego można kupić tylko i wyłącznie online. Nie ma sprzedaży biletów na miejscu. Warto to zrobić z wyprzedzeniem, ponieważ miejsce to cieszy się dużą popularnością. Najlepsza pora, aby odwiedzić ogród, to ranek. Pierwsza godzina zaraz po otwarciu. W ten sposób unikniecie tłumów odwiedzających. Ceny wstępu do wszystkich prezentowanych miejsc podaję w opisie pod filmem. Zaledwie 10 minut pieszo od placu Jemaa el Fna położony jest miejski ogród Cyberpark Arsat Mulay Abdeslam. Doskonałe miejsce, aby odpocząć od miejskiego zgiełku. Główne wejście znajduje się przy alei Mohameda V. Zaraz za wejściem mieści się też małe muzeum telekomunikacji. Zarówno wejście do ogrodu, jak i do muzeum jest bezpłatne. Początki ogrodu sięgają XVIII wieku, kiedy jeden z sułtanów podarował go swojemu synowi jako prezent ślubny. Od 2005 roku, po kilkunastu miesiącach prac rewitalizacyjnych, ten rozległy ogród położony w centrum Marrakeszu zachwyca na nowo. Odrodzenie ogrodu było możliwe m.in. dzięki wsparciu ze strony firmy telekomunikacyjnej Mahog Telecom. Na 8 hektarach ogrodu rośnie wiele gatunków drzew i krzewów. Przy większości można znaleźć tabliczki informacyjne z ich nazwami. W parku jest wiele zacienionych miejsc, zachęcających do odpoczynku i lektury. Całość ogrodu jest miejscem bezpiecznym i bardzo zadbanym. Znajdziemy tu rozarium i fontanny. Jest tu również amfiteatr, gdzie od czasu do czasu są organizowane wydarzenia artystyczne i kulturalne oraz plac zabaw dla dzieci. Ogród jest przystosowany dla osób z ograniczoną mobilnością.
Na terenie całego ogrodu można korzystać z bezpłatnego dostępu internetu bezprzewodowego. I jeszcze jedna użyteczna informacja. Zaraz po drugiej stronie ulicy znajduje się Ensemble Artisanale, Centrum Rzemiosła. Instytucja, która zrzesza rzemieślników różnych specjalności. Jest to doskonałe miejsce, aby rozejrzeć się wśród marokańskiego rękodzieła i zrobić udane zakupy. Polecam wszystkim, którzy mają dość targowania i hałasu Medyny. Ogromny wybór produktów w rozsądnych cenach. Na miejscu jest też przyjemna kawiarnia i restauracja. Le Jardin Secret, sekretny ogród, znajduje się w samym sercu starego Marrakeszu. Jest niczym oaza, w której można odnaleźć spokój i świeżość oraz odpocząć od zgiełku i ciasnoty labiryntu zatłoczonych ulic Medyny. Sekretny ogród jest częścią kompleksu, który powstał ponad 400 lat temu. W poprzednich wiekach pełnił rolę rezydencji wielu możnych i wpływowych rodów. Niestety, w drugiej połowie XX wieku został zaniedbany i bardzo zniszczony. Szczęśliwie w ostatnich latach doczekał się renowacji i po raz pierwszy w swojej historii został udostępniony szerokiej publiczności. Kompleks składa się z dwóch dziedzińców. Pierwszy jest mniejszy i aż kipi zielenią różnych gatunków drzew i krzewów. Drugi dziedziniec oferuje więcej przestrzeni. Dominują w nim cytrusy, drzewa oliwne i zioła. Są tu też sale, które przybliżają historię kompleksu i dzielnicy. Prezentacje multimedialne akcentują rolę wody i ogrodów w lokalnej tradycji. Przy tym dziedzińcu są dwie kawiarnie. Jedna tuż przy ogrodzie, a druga z tarasem w drodze na wieżę. Wejście na wieżę jest opcjonalne i dodatkowo płatne. Ten najwyższy dostępny punkt widokowy na terenie starego Marrakeszu gwarantuje wyjątkowy widok na dachy Medyny. Ogrody Menara zostały założone już w XII wieku i podobnie jak Medyna Marrakeszu są wpisane na listę zabytków UNESCO. Znajdują się z dala od ulicznego ruchu i zgiełku miasta, stanowią więc idealne miejsce do spacerów. Są otwarte każdego dnia, a wstęp do nich jest bezpłatny. Ogrody zajmują powierzchnię blisko 100 hektarów. Większość ogrodów to gaje oliwne. Drzewa posadzone są w regularnych rzędach. W weekendy można zobaczyć tu sporo ludzi, którzy przychodzą i robią sobie piknik. Centralną część ogrodów zajmuje ogromny zbiornik wodny, do którego woda doprowadzana jest podziemnymi kanałami z pobliskich gór. Przy zbiorniku spotkać można lokalnego artystę, który gotów jest wykaligrafować nasze imię po arabsku. Przy południowym brzegu zbiornika znajduje się pawilon Menara, pochodzący z XIX wieku. Można go zwiedzać, wstęp jest jednak płatny. Wewnątrz pawilonu znajdują się tradycyjne dekoracje oraz piękne sufity z drewna cedrowego. Z tarasu pierwszego piętra rozciąga się widok na zbiornik i ogrody.
Na terenie ogrodów jest kilka prostych miejsc, gdzie można coś zjeść lub się napić. Nie ma jednak toalet. Jedyne jakie są, znajdują się właśnie na terenie pawilonu. Ogród Anima znajduje się 30 km od centrum Marrakeszu w kierunku gór Atlasu Wysokiego. Do ogrodu można łatwo dojechać pod miejską taksówką lub skorzystać z bezpłatnego transportu wliczonego w cenę biletu. Transport tam i z powrotem jest organizowany specjalnym busem dwa razy dziennie. Chcąc z niego skorzystać, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc przez stronę internetową Ogrodu Anima. Dobrym pomysłem jest też wynajęcie samochodu na jeden dzień i połączenie wizyty w ogrodzie Anima z odwiedzinami w malowniczej dolinie rzeki Uriki. Ogród Anima został otwarty w 2016 roku i ma powierzchnię blisko 3 hektarów. Jego twórcą jest urodzony w Wiedniu wybitny artysta uniwersalny André Heller. Ogród Anima jest miejscem magicznym, zmysłowym, zachęcającym do kontemplacji, inspirującym. To miejsce dla wszystkich, bez względu na wiek, którzy pragną doświadczyć czegoś zaskakującego i niezapomnianego. Pośród zieleni ogrodu wyeksponowane są rzeźby artystów o międzynarodowej sławie, w tym prace Pabla Picasso. Harmonijna przestrzeń ogrodu intryguje symbolami, co sprawia, że nasz spacer zamienia się w podróż przez kontynenty i kultury. Na terenie ogrodu znajduje się kawiarnia, która oprócz kawy i soków oferuje też dania obiadowe, a wszystko w rozsądnych cenach. Warto zajrzeć na taras kawiarni, z którego rozpościera się fantastyczny widok na góry Atlasu Wysokiego. To była prezentacja 5 najpopularniejszych ogrodów w Marrakeszu. Jeśli chcesz więcej Marrakeszu, zachęcam Cię do obejrzenia mojego filmu o 10 głównych atrakcjach tego miasta. Moje filmy robię w 3 językach, po polsku, po francusku i po angielsku i zawsze z praktycznymi radami, które pomogą Ci jeszcze lepiej wykorzystać czas w atrakcyjnych miejscach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, a jeśli film Ci się podobał, to zostaw komentarz, daj lajka i najlepiej subskrybuj, aby zawsze być na bieżąco. Dziękuję raz jeszcze i do następnego razu.